67-62 dla UKS-u i ostatnia minuta meczu. Wyszła piłka na aut. 5 punktów przewagi UKS-u, akcja Jagiellonki. Strata. Maciej Banach! Jakże ważne punkty zdobywa Banach. Na 36 sekund będą zmiany. Będą zmiany w zespole Jagiellonki. Na parkiet wchodzi zawodnik numerem 14, Knap Wojciech. 69-62. 7 punktów. 36 sekund. Panowie, 69-62. I za chwileczkę się dowiemy, z kim w drugim półfinale zagra zespół Polonii Warszawa. Znowu będziemy mieli derby. Jedenaście sekund do końca. 69-62. Dwa rzuty wolne dla UKS-u. Skutecznie 70-62. Drugi skuteczny. Time out dla trenera Jagiellonki. A dwa razy do kosza trafił Orzelski.